Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian, a was moi drodzy zapraszam do kolejnego, drugiego odcinka z L&L Tavern. To co się moi drodzy pojawiło na tej tablicy zadań? Tak, jedzenie na wynos, kasza jęczmienna, dostarcz do klienta. Czekajcie no, ja tylko wezmę do ręki tą jedną. Tak, chodź tu, kaszę jęczmienną. Tak, zjadłem ją. Tyle z interesu. Nie ten przycisk. Dobra. I jak ja to mam zrobić, tak swoją drogą? Jak ja to wezmę, to co się wydarzy? Jak zamówień. I co dalej? I gdzie ja to mam postawić teraz? Halo, klient. Gdzie jest ten gościu? Chyba tu przyjdzie jakiś chłop i zabierze towar, co? Bo nie widzę opcji położenia gdzieś tego towaru. No dobra, jako to zostawię na razie tu. Połóż jak najbardziej. Zanim otworzymy, to sobie zróbmy od razu zapas, co? Niech się już tu powoli dzieje, co się ma dziać. Beczka jęczmienna. Działaj, kolego. Ty już rób swoje. Tak jest. Kasza jęczmienna. Też rób swoje. Dobra, mamy chyba dwa brudne, czy nie? Tak jest, umyjemy. Przygotujemy się na przyjście klientów, nie? Czekajcie, to jest czysty akurat, no niech ci będzie. O, no szybko poszło, nie? Kasza, jeszcze potrzebuje talerz. Talerze mi brakuje, to zaraz dokupimy. Bo jak sobie to poukładamy, to nie będziemy musieli potem kombinować, nie? Ale na razie jest fajnie. Dobra, tu będą miody porozkładane. Proszę bardzo. Jeden dla mnie, nie? O, proszę bardzo, pięknie. No dobra. Gotowy? Gotowy. Damy ciebie teraz tu beczka miodu, czyli ciebie i zabrakło wody. To nie tu, Sebastian. Mieliśmy pójść dzisiaj na grzyby, ale chyba sobie to zostawimy jeszcze. O, ładne. Zostawimy to sobie jeszcze, bo mamy misję, jak widzicie, prawie w górnym roku tawerna w rutynie, nie? To zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Gdzie nam tu przyjdzie więcej marudów, nie? Pusto, dobra. Bo przydałoby się troszkę zarobić, tak patrzę na te 400, to trochę to słabo wygląda. Przepisy. Bo ja mówiłem o grzybach, żeby to odblokować, nie? Potrzebujemy szmaragdowego grzyba i lazurowego grzyba. A to co? Kukurydza, mięso skraba. Aha, jajko. Smażone. Są poziomy nieodblokowane. Ziemniak, biały grzyb, lazurowy grzyb. Możliwe, że od niego możemy to kupić, ale to sobie zobaczymy kolejnego dnia. O, jedyna wynos. Podążaj. I co? Mam. I co? Tu jest jakiś wskaźnik. Poważnie? Ja mam z tym... Dobra, czekajcie. Cyk. No to ja biegnę. Ja myślałem, że ktoś sobie po to przejdzie, nie? A nie, że my będziemy biegli przez połowę mapy, żeby zanieść jedną kaszę. Swoją drogą ciekawe, jak to czasowo wygląda, jak długo może klient poczekać, nie? No ale to sobie zwiedźmy trochę terenu. Przy okazji patrzmy za grzybami może. To nie grzyb, to drzewo. No, mapa wygląda na o wiele większą. Dobry. Nie wiem co to było, nie chcę wiedzieć na razie. Czy daleko, nie? Gdzie ta wioska? Co tam ma znaczyć? Dobre są znaki. Coś ciekawego widzę. Oledyń. Znaczy... Kolego, Halloween już był, nie? Czy dopiero będzie w zasadzie? O, jak tu wejść? Jak się tu dostać? Kolega ma zamknięte. Możemy skakać, widzę. Bo za wcześnie tu jesteśmy, co? Dobrze, ale biegmy za
Biegnijmy za znacznikiem. Cześć. A to oni są, dobra. Cześć, proszę bardzo. Smacznego, bon appetit. I co, ja mam czekać, co idziecie? Bo ja chcę talerz odzyskać, nie? Poczekam chwilę. Halo, grzyby. Ja myślę, że grzyby i takie rzeczy dokupimy od naszego kolegi, nie? Czy tak może być? I co? Pojadł? Oddaj. Oddaj, gościu. Czekajcie, on zniknął. I zabrał mi talerz. No co, chamstwo. No to się nie opłaca, przecież taki talerz kosztuje. Dobra, tablica zamówień. Widzisz, taki talerz chyba kosztuje 100, co? Zaraz zerkniemy na szybko. Jakby coś. O! Jednak są grzyby do znalezienia. No, no i bardzo ładnie. Coś leży. Jak dobrze widzę. Smaragdowy grzyb. No, to czyli warto będzie się na grzyby wybrać. Ja chcę ten łuk. Daj mi ten łuk. To są chamstwo. Skrzynia ukryta. A, czy skrzynia ukryta, no. Jęczmień darmowy. No, dziękuję. Czyli warto jednak troszkę pobiegać po terenie. Ale może nie w nocy, co? Kolejny grzyb. No, mówię, że na grzyby nie pójdziemy, a jednak byliśmy na grzybach. Bardzo ładnie. Parmont. Tamtego twora widzę. Cześć, cześć. Powiedz mi, ile kosztuje u ciebie jeden talerz, kolego? Tak, tak, tak. Pokaż mi ten talerz. Dobra, 25. No to macie szczęście, bo myślałem, że kosztował 100, nie? To pół biedy. Ale jeszcze mi był drogi. Dobra, ale mimo wszystko się opłacało. Co jeszcze? Kufel miodu i kasza intymna. To na razie musi poczekać. Ej. Który? Któryś miał? A? Dobra, otwieramy interes. Oj, przepraszam mnie tutaj. Cyk. Open the door. Jest? Jest. To teraz tak. Aha, wiecie co miałem kupić? Skrzynię. Wspomniało mi się teraz. Bo jak mam tyle towaru przy sobie, to warto mieć gdzie go składować, co? Cześć. Daj mi skrzynię, kolego. Gdzieś tu u ciebie je widziałem. 200. 200 kosztuje. No dobra. Dobra, mieści się poza schemat. Tak to działa. Dobra. Czyli to są jednak użytkowe miejsca. Skrzynię. Gdzie my cię ustawimy? Nie ma chyba znaczenia, co? Tu cię ustawię. O. Na przejściu. Tak, żeby piszczel bolał, nie? Jak się będzie przechodziło? Ała! No właśnie. można dwuklikiem przerzucić. Fajnie. Dobra. Teraz tak, ty tu, kolego, potrzebowałeś wody. Proszę bardzo. No i działaj. O, już to siedzi nawet. Cześć. Cześć, piękna. Ty masz ten fajny, skromny ubiorek, nie? No uważaj, bo coś ci tu zaraz spadnie, dziewczyna. Kufel miodu. No proszę bardzo, mam jeszcze. Wezmę od razu dwa. Chyba w test wezmę, żeby nie biegać z porodentami nazad. Nazad, proszę bardzo. Jakiemu ty mówisz? Ja też tak sądzę, wiesz? Ja też tak sądzę, ale nie wiem, o co chodziło. No i właśnie to jest ten ból, bo mi zabrał ten talerz, nie? Także oddając towar na wynos, wiemy, że się pozbędziemy. No właśnie. Ty też masz ten fajny strój. Cześć, piękna. Daj mi tu pierdzi, nie? Cześć, proszę bardzo. Dobra, ja idę kupić. O, no i właśnie, dobre pytanie.
Może nie muszę na razie kupować. Umyjemy ciebie. Nie tu, Sebastian. Dobra. Brawo. Na dwa mnie stać. Proszę bardzo. O, tamta się ogarnęła fajnie. A ty jak? Kasza. Mam. Proszę bardzo. Jak ci zostawiam, mi się podobasz. Podoba mi się twoje zachowanie, wiesz? Podoba mi się. Dobra. Niech sobie śpiewa koleżanka, niech sobie śpiewa. Dobra. Co kolego? Co byś sobie życzył? Proszę bardzo. Ja wiem, że fajne. Pij, pij, się nie przejmuj. Dobra. Beczka już jest pełna, to dobrze. Tu i tak mamy jeszcze dwa wolne. Roboty. Co kolego? Proszę bardzo. Dobra. O, o, o. No tak, przypadkowo wypiłem, nie? Świetnie, Sebastian. Dobra, wszystko jest do... odwrotnie. Przynajmniej myjesz dobrze. Świetnie, to było przepiękne zagranie z twojej strony, kolego. Czekajcie, bo teraz nie wiem, jak mam do niego dojść. Odwrotnie w każdym razie. Czekajcie. To nie takie proste, nie? Bo ja muszę iść do tyłu. I w tym kierunku. O, poprawiło się. Cześć, piękna. Mam jednego. Powodzenia. Dobra, ciebie mam już dość. Śpiewałaś, starczy. Go. Pa, pa. Kolega? Kufel leg miodu. Mamy jeszcze jeden. Proszę bardzo. I znowu mycie. I tak ten interes, jak moi drodzy, kręci. Jest jeszcze woda? Jest jeszcze woda. Dobra, jedna woda na jedno naczynie wychodzi. Dobrze. Chodź. Jeden. Tak, tu już jest pełno. Świetnie. Ciebie odstawię, ciebie odstawię. Ciebie odstawię, ciebie odstawię. Ciebie też odstawię. Dobra. Teraz tak, ciebie muszę zabrać. Cyk. Żeby załadować tutaj. I żeby włożyć z powrotem. Tutaj działa. Koleżanka? Koleżanka, szklanka chce w jęczmieniu. Proszę bardzo. Działaj, dziewczyno. Biorę te dwa kufle. Gdzie większa ekipa? Dzień dobry. Ja się przygotuję. Wezmę tak. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Co dla pani? Kasza, proszę bardzo, dla pana. Ale się fajnie złożyło, nie? Nowy poziom. Nasiona kukurydzy. Co, będziemy sadzić? Nie, mówcie, że będziemy sadzić, nie? Ale porozmawiam z kupcem. Dobra, to oznacza nową misję, także ja to wyłączam, żeby nie było... Pani jeszcze może. Koniec, a potem sobie pobiegniemy. Jedzenie na wynos. No dobra, ogarniemy jedno i drugie, co? Kufel miodu. Mam jeszcze jeden, proszę bardzo. A co dla ciebie, słońce? Kaszę. Kaszę byś chciała. Jeszcze mam jedną. Jak umyję naczynia, oczywiście. Dajesz. Świetnie. Tylko, że umyję nie to, co trzeba, nie?
Bo to jeszcze mam nawet. Było. No to mi dalej. Dobra. Proszę bardzo. Pani mówi. Pani ma. Ja już tu posprzątam trochę. Czy pani się urwała do Simsów, czy skąd? Woda mi się przydała. No i tak myślę, że gra z każdym takim podejściem będzie nam odkrywała nowe karty. Jak teraz wygląda na to, że będziemy za chwilę coś siali, nie? Dobra, ale pierw umyjmy. Przygotujmy się na kolejny raz. Dajesz, dajesz, kolego. Brakło wody. Nie, mam wodę. Tak jest. W ogóle musimy zakupić miejsce na kubki i tym podobne. Kto mi to powrócił? Co to ma znaczyć? Co to za pająki, co? 53, czyli jeszcze gdzieś coś jest brudne. Wy jak tu? Brudzicie czy nie? Tu jest czysto, nie? Powiedzmy. Tu jest kolejna pajęczyna. On się w rogach skupa, no nie? Dobra, na razie wystarczy. Co ja chciałem teraz robić? Nie wiem. Pójść po wodę. Bo tak. Dobra. Mamy jednego tu browara. 5 mogę wyłożyć. Tak to muszę robić. Dobra. Dobra, 3 zupy mogę zrobić. Znaczy jedną. Mam tylko jedną, nie? Dobra. To zanim pójdziemy do handlarza albo. Czekajcie, no ile myśmy tych towarów? Zadania. I tak potrzebuję kaszę jęczmienną, nie? Tak, robimy na szybko. Gotowana kukurydza, to może potem, kolego, powrót. Kasza jęczmienna jeszcze raz. Działaj. Bo potrzebujemy trochę zupy. No, piwa by też się mogły powoli już robić, bo za chwilę nam tego zabraknie. O kurczę, dobra. Halo, szczęka, potrzebujecie? Tak, 25, miło. Działaj. Dobra. A może być tak. I tak, nie? Dobra. Zanim do kupca pójdę. A, tu faktycznie jest czas. Tu faktycznie jest czas. Lecę z nimi. Gdzie oni są? Nie włączyło się? Podążaj. Gdzie jest nasz nick? Tu. A ty? Tu. No dobra, to robimy sobie koło. No to biegniemy. A przy okazji patrzę pod nogi, może jakieś grzyby się znajdą. A po ostatniej akcji wiemy, że nie warto czekać na oddanie kubka czy cokolwiek. O, dziękuję. No i tu faktycznie mi się przydała dodatkowa osoba, która by biegała, nie? Z tymi towarami, powiedzmy. Chodź tu. W najgorszym wypadku nie będziemy brali tej misji. Albo poczekamy, aż się uzbiera więcej, nie? Jeżeli jest taka opcja, oczywiście. Bo pytanie jest teraz podstawowe, czy czas na ładanie towaru liczy się od momentu, kiedy zostało ogłoszenie na tablicy powieszone. I od momentu, kiedy ja go wziąłem do realizacji, nie? Wejdziesz? Wejdziesz. Brawo, ty. Kurczę, daleko. Cześć. Gdzie wy jesteście? Halo? Halo? Ma nikogo. Nie mówcie, że nie zdążyłem. No, nie zdążyłem. Widzicie? Nie zdążyłem. Dobra, nie ma tego złego. Wracamy z powrotem. Mi się nie pozbyłem kubka, nie? Dwóch talerzy.
czyli trzeba jednak te zadania realizować, gdy się już je weźmie w miarę szybko. Kamyk? Nie. O! Gdzie cię, gościu? Dopóki nie mam jakiejś lepszej broni, to nie podchodzę. Następny, nie? Jabłko! Można? Można. Aha, tak można, co? O! Cyk. 10 jabłek. No i dziękuję bardzo. 11, przepraszam. A tych świniaków to coraz więcej, ale też potem... Tak myślę, że się na mięso przydadzą, co? Czy próbujemy? Halo, świniak. Halo. Chodź tu. Chodź tu. Jaki fajny. Tak, co mi dasz ciekawego? Surowadziczyzna. Dziękuję. Przyda się może. Jednak siekierka daje radę. Zobaczcie, że nawet nas nie dorasną na szczęście. Dobra, ale zróbmy to, o co nadgra prosi w sumie. Co to się podziało? Kojarzycie ten motyw? Pytanie jest podstawowe, co się stało z tym gościem, który tu stał i trzymał jabłko na głowie, nie? Nie mogę tego pozbierać, a szkoda. Spoko. I już mi się podoba. Czy ja dobrze biegnę w ogóle? Czy to jest moja tawerna? Bo ja się już zgubiłem pewnie dwa razy. Tak, to moja tawerna, tylko my się troszkę zbłądzili. Dobra, podawamy to, co mam przy sobie, znaczy porozkładamy i do skrzyni rzucę i zaraz z gościem porozmawiamy, co? Cyk. Cyk. Dobra. Tak, bo to na razie mi przeszkadza. Świetnie, podziękował. A ile bym kufli? Potrzebujemy więcej talerzy, jakby coś. Greetings, traveler. I see things are going smoothly for you. Don't you think it's time to get your hands a little dirty? I mean, learning to grow your own plants. In the backyard of the tavern, there are garden beds and a creature that will be your guide into the fantastic world of plants. Nie ma problemu. Znajdź chude straszydło. Brzmi dobrze. Dobra, idziemy. Chodzą słuchy, że za tawerną kręci się jakieś chude straszydło. Lepiej sprawdzić, czy to przypadkiem nie Shaderman, tak? Shaderman? Dobrze widziałem? Slenderman! Slenderman! Oby to nie był Slenderman. Czy to jest skrzynia? Nie. Szkoda. Shaderman. Skąd mi się wziął Shaderman? Jest, faktycznie. Cześć, gościu. Good day to you! No siema. Się patrzy za nami, patrzcie na jego... Potrafisz dookoła? Aha, nie potrafisz, haha. Hello, Scary. My mother said I'm handsome. You are. You're a very handsome scarecrow. For someone, I'm sure you're the centerpiece of this, what's that garbage dump around here? It used to be a wonderful garden. There was a whole field of magical weed growing here. It was a fun time. No doubt. What if we returned this place to its former glory? Unfortunately, this weed has been banned. No, I'm talking about the garden. Here you can grow fruits and vegetables. It's possible, though you'll have to work hard. Clean up all this rubbish. I think I'll start with that. Well, good luck. Oczyś, oczyś ogród z gruzu. Nie ma sprawy. Da się? Da się. Co ty tu piszesz? Tak, rozwala śmieci. Świetnie. Już mamy czwarty ogarnięty. Piąty zaraz. Miło. Szósty. A gdzie siódmy? Ty siódmym jesteś? Aha, też. Dobra.
I co? Hello, Scary. You don't have to remind me about it every time. The job is done. Yeah, this place looks like a vegetable garden now. It's time to plant something. Do you know where I could get some seeds? But that's illegal. Though I know a couple of guys who have seeds of this magical herb. Ale nie o to mi chodziło, no, kolego. I don't plan to grow it. Where can I get seeds of some cereals? Well, it's a pity. Wild corn grows nearby. You can collect seeds from it. Thanks. I'll go look for it. You're welcome. Znajdź nasiona dzikiej kukurydzy. Halo, gościu. Gdzie? Aha, jest znacznik. Miło. Czyli co? Idziemy do sąsiada po kukurydzę, nie? Tak to działa zazwyczaj. Zadania. Tak. Cześć, a w ogóle się... Cześć, jak już tu jestem, kolego. Tak przy okazji. Raz, dwa, trzy. Dziękuję. I co? Znikło mi to. Kim ty jesteś? Dzika kukurydza. Ja myślałem, że do sąsiada pójdziemy albo coś, nie? No dobra, ale była mowa, że mamy szukać przy drodze, także może faktycznie gdzieś tu się pojawi jeszcze. Fajnie, że mi tam co chwilę coś wyskakuje. Przepięknie. Dobra, mamy drugą. O nie, 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 kolego. Nie, nie, nie. Widzę u góry trzecią i będzie z głowy, nie? Chodź tu. Ale my jesteśmy dość uparci czasem. I chcemy ich sześć. A po, kubiemy. Paniąk. Czemu nie masz paska zdrowia? Teraz się pojawił. No, to już jest gorszy przeciwnik. A mi jakieś skoki albo coś? Jakieś uniki? Nie bardzo, nie. To skoki. Atak, odskocz. Atak, odskocz i załatwione. Ruczą węża. Czekaj, ty byłeś wężem? Ruczą węża. Kurana. Mamy co chcieliśmy, także biegnę do stracha na wróble. Myślę, że sobie zdrowie zregeneruję, po prostu jedzę zupę, nie? Albo te ogryzki. Cześć. Może te ogryzki zjeść, tak z ciekawości, zobaczmy. Albo jabłko w sumie, nie? Jabłko, urząd gotowania, bla bla bla. Może być podane recyklingowi w koszu na kompost. Gdzie jest mi jednego z ciekawości? Ciebie zrzucę. Zobaczmy. Piątkę daje. No i dobrze. Good day to you. Hey there. I've got the seeds. Are those the ones? The ones. Wow. I wasn't hoping. Plant them ASAP. Can you tell me? Maybe there is some kind of technology? You plow the ground with a hoe. Plant it. Water it with a watering can. Fertilizers to your taste. You need a lot of heat and light, but there are no problems with this here. Understood. Seems fairly simple. I'll take care of it. Oh, I can't wait! No dobra. Mamy kupić motykę. Dolecimy od razu. Gdzie co? Akurat trzy, nie? Raz, dwa, trzy. Raz. Dwa. Trzy. Zjemy sobie dwa jabłka jeszcze. Da się jakoś to dzielić na części. Czekaj, weź wszystko. Czemu to zrzuciłaś tu? Rzuciłeś. Prawym nic. Ze shiftem nic. Kontrolem nic. Altem nic. O! A ty co za jeden? Kościół? Zombie. Takie grze zombie. Czekaj, muszę pojeść. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Gdzie on jest? Halo? U, chodź tu. Muszę jakiś łuk kupić, nie? Albo coś. No.
Mała mikstura, co? Zdrowia? Ciekawe, ile leczy tak swoją drogą. Spróbujmy. 25. Dobrze wiedzieć. Dwa ogryski. Aha, 2. 13. Kolego, jakie masz bronie u siebie? Cześć. Tak. Pokaż, co ty masz ciekawego. Poczułem motykę, to na pewno. No, reszta jest zablokowana jeszcze. Kurczę, szkoda, nie? No dobra, na razie motykę. Konewki nie widzę. Albo się później pojawi. Chodź. Oczywiście musimy pamiętać, że te sprzęty nam się psują. Ja się mogę cię pozbyć. Nie tak, nie? Tak? Też nie. Tak. A, sam znika. Dobra. A rozwiązuje problem. Good day to you. Dobra. To sobie 4 przygotujemy. Dobra. Tak. Raz. 2. 3, 4. Spierz wyhodowaną kukurydzę. Dobra, to czekam. Cyk. Faktycznie jest pasek. Zobaczcie, o dziwo. No dobra. Na razie motykę możemy schować, bo mi nie będzie potrzebna, myślę. Wodę sobie nabierzemy. Dobra. No i takie rzeczy. Także musimy pamiętać o tym, że możemy mieć tu ataki, nie? Kurczę, no. Nie robię na razie może niczego nowego. Bo zaraz się okaże, że będziemy coś nowego gotować, nie? Ciebie tu możemy wrzucić. Mam wodę. I mam ciebie. To działaj sobie. Bym kupił drugie miejsce na drugą beczkę. I beczkę od razu. Cześć. Potrzebuję tak. Beczkę. Oraz. Uchwyt na beczkę. Kurczę, i poszło się 300, nie? Idźcie mi stąd. No, to będę robił, jak będziemy mieli czas na bieganie, nie? Raz tak, ciebie tu. Cyk, no. Cyk. I mamy 2. Bardzo ładnie. I jak sytuacja? A tak mogę podejrzeć. O, no już prawie połowa, nie? Good luck! Good luck! No, twój kolega jest lepszy, wiesz, o tym temacie. No dobrze. No bo coś nowego dzisiaj widzieliśmy, także miło. Poczekamy, aż to się zrobi jeszcze. Zobaczymy, co nowego ugotujemy, nie? W sumie. Tak patrzę, czy nie ma śmieci jakichś większych znowu. Jest pajęczyna. Dobrze. Jeszcze gdzieś coś musi być. A, jest następna. Tak chyba, że nie będzie wszystko. Nie. Jeszcze gdzieś coś jedno. Ostatnio było na przodzie. Przy wejściu. No właśnie. No i 100% po raz drugi. Nie otwieram jeszcze. Nie dzisiaj. Dzisiaj na to nie ma czasu. Nie ma czasu. Jak? No. Cześć. Good luck. A, trzeba trzymać. A więc tak, wygląda na to, że dostajemy z jednego nasiona 2 kukurydze. Co ciekawe, nasiona nie wracają, czyli warto je zbierać po drodze. Aha, do kolegi wracamy. Good day to you. Hello, comrade. What is it that has grown? Corn. I see it's corn, but it should be magic weed. But that's illegal.
So what if they put you in jail for 20 years? I've been here over 100 years, and I'm not complaining. You know, I'm a great cook. I can make something for you to lift your spirits. Okay. Boiled corn is very popular nowadays. I'd love to try some. It's new to me, but I'll try. I will wait here. No to czekaj, kolego. Ja, my sobie ugotujemy jedną kukurydzę. Znowu coś nowego. Gotowana kukurydza. Wiadro mamy. Pięknie. Potrzebuję 10, nie? Mam 8. I tyle z tego typu. To dlaczego gra mi powiedziała... Aha, zobaczcie. No, to zmienia postać rzeczy. Jak to zrobić? Halo? Halo? Mam. Sortuj. Halo? Po prostu rozpocznij, nie? Po prostu rozpocznij. Dobra, jeszcze możemy... Nie możemy. O tak. A co ja tego potrzebuję? Talerz? Talerz. Halo. Greetings, traveler. Cześć, dwa talerze proszę. Podziękował. Aha, czekajcie, bo myśmy ugotowali wodę, ale ta kukurydza zostaje nam jeszcze w ręce, tak? Dopiero teraz tym mam. Dobra, ja się gubię już tym, ale jest fajnie. No nie. Widziałem, że gościu ma coś takiego jak młotek naprawczy, pewnie o to chodzi. Cześć. Tak, gdzieś tu miałeś taki młotek do naprawy. 27. Oh my god. No to myśmy się narobili, nie? Cyk, cyk, cyk. Dobra, działaj, kolego. Mamy. No i podziękował. Świetnie. Jednego tu zostawię. Jednego pokażemy gościowi. Good day to you! Boiled corn, a trendy novelty. Even though it's not a magic weed. But thank you. Have a nice snack. No to... How about growing some magic weed? How about growing some magic weed? No i znowu mamy, moi drodzy, misję rutyny w tawernie, także to znowu sobie będziemy kombinowali w przyszłym odcinku. Ja sobie przygotuję tu więcej tej kukurydzy, żeby wam na ten czasu nie tracić, bo jeszcze na dwa talerze nam wystarczy. To może być mało, ja bym podskoczył jeszcze i zebrał trochę tej kukurydzy, tak żeby mieć na zapas. Dobra, no i będziemy działali dalej, tym bardziej, że musimy jeszcze w menu. O, więcej doświadczenia, także bardzo ładnie. Na tę chwilę, moi drodzy, dziękuję wam za dotrwanie do końca. Się spodobało, zapraszam, mam nadzieję, że jutro. Trzymajcie się zdrowo, do następnego. Ej!